W miniony weekend odbyły się w Bielsku Białej dwie fantastyczne, związane z motoryzacją imprezy. Operacja Południe oraz Beskidzki Rajd Pojazdów Zabytkowych. O ile jednak na Błonia, gdzie mieściła się baza Operacji Południe, przybyły tysiące widzów, to w miejscach, którymi przejeżdżał 34. Beskidzki Rajd Pojazdów Zabytkowych, było ich znacznie mniej. A szkoda, bo to także wspaniała impreza, tylko być może po prostu za mało rozreklamowana. W związku z tym, chcąc przybliżyć ją Państwu, pozwoliłem sobie nakręcić i przedstawić ten reportaż. Zapraszam do oglądnięcia. Tak, przyjechaliśmy do Gemini Park, popatrzeć na zabytkowe samochody. Jakim zjeżdżają się samochody i motocykle? No już trochę ich tutaj stoi, ale też tam przyjeżdżają. Polega na tym, że każdy, patrząc na nie, ma wspomnienia
z młodości, z dzieciństwa i dlatego jest to takie atrakcyjne. No ty tego jeszcze nie wiesz, dopiero to poznasz za kilkadziesiąt lat. Właściwie większość modeli, które tutaj widzimy, jak ta Jawa, która stoi za tobą, to właśnie są wspomnienia z mojego dzieciństwa. Porsche 911. To znowu wspomnienie z dzieciństwa. W młodości to 28-3PS. W latach 70. Panelski sportowy samochód. Tutaj prawdziwy sportowy samochód. Następny Mercedes 215. Widzę. Kolejna motorna. To jest oczywiście Spider. A tutaj Renault Alpine. Następny samochód. Przepiękny. Odnosiła kiedyś wiele sukcesów Mercedes 207. Zadecydował o tym, że zakochałem się w tej marce, ale oczywiście równie atrakcyjny jest przód tego samochodu, a nawet sam znak firmowy Alfa Romeo.